Dzień dobry, witam. Uszanowanie. Ma pan naprawdę pięknego ziła. To prawdziwa rzadkość, żeby coś takiego spotkać dziś w pracy, w ciągłej pracy, bo pan nie jeździ cały czas. No codziennie się jeździ. Te radzieckie ziły miały potężne V8-ki, przeważnie benzynowe, które spalały po 40 litrów benzyny na 100 km. No dziś eksploatacja takiej ciężarówki nie miałaby racji bytu. No teraz są silniki pozmieniane, są silniki przeważnie od Andorii, Leylanda. I... Czyli diesle, a może diesle. Pan otworzyć, zobaczyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda? No tak, stara, porządna, 600-cylindrowa. Nieduże silniczki. Jak to się stało, że ten ZIŁ ciągle jeździ? W czasach, kiedy mnóstwo tych ciężarówek pojawia się na polskich drogach, takich nowych, ten ZIŁ cały czas działa i cały czas funkcjonuje? No, on jest dobry w terenie. On jest dobry, znaczy na miejscu jeździć, na niedalekie trasy, po wykopach, po ciężkich bezdrożach. No tak, bo gdyby pan miał jeździć w trasy, pewnie by się pan przesiadł do znacznie nowszej ciężarówki. Oczywiście. I zawsze może pan go w razie czego naprawić. No nie ma problemów, jeszcze części są, a tutaj części... Są części jeszcze do ZIŁ? Tak. Gdzie się kupuje części do ZIŁ? No to już teraz to przeważnie gdzieś na magazynach, gdzie jakieś mają tam. No bo to była jedna z najpopularniejszych ciężarówek w Polsce w latach 70. i w latach 80. Nimi wożono dosłownie wszystko. Były betoniarki, były wywrotki, było wszystko. Było do wszystkiego. Całe budowali bloki, całe osiedla i wszystko robiły ZIŁy. Jest pan w pracy cały czas, więc nie chcę panu przeszkadzać. Pan będzie gdzieś jechał nią? Coś? Tak, już zaraz jadę po piasek. Tutaj po przybierz. Piasek? Tak. A jest szansa, żebym się z panem przejechał? No proszę bardzo. Bo to jest niedaleko, to zaraz pojedziemy. Super. I szybko wrócimy. No to super. Cieszę się. Ale ma pan ją wczutą. Przecież tu jest naprawdę wąsko. Wąsko jest tu, no. Wyjątkowo. A jakie prędkości osiągał pan ziłem? No tak do setki można było jechać. 100 km? No. A benzyniakami pan jeździł, kiedy tutaj był benzyniak? Jeździłem właśnie benzyniakiem też, to sporo paliły. 35, 40 w tych granicach. Hamulce, rozumiem, pneumatyka. Tak. Że się fajnie to całkiem zatrzymuje. Hamulce Wspomaganie są... kierownicy jest, idealne. Tak, dobre. Dołożony jest tylko zegar temperatury wody. Tak. Często zdarza się tak, że te sprzęty z tych dawnych czasów wykorzystywane są do dziś, bo są po prostu dużo bardziej wytrzymałe. No tutaj na takie drogi, jak się jedzie 10-15 km, to jest idealny samochód. No bo normalnie ładowność ziłów jaka była? 6 to. Ale one chyba nie były wrażliwe na przeładowanie w pewnych czasach. 12 można było kłaść. Fotel odcinku często pan widzę założył. Może wygodniejszy. Wygodniejszy. Tamten już się podarł. No i tu nam trochę rzuci piasku i będziemy uciekali. Widzę, że w tej pracy przestoju naprawdę nie ma. Dopiero co podjechaliśmy i od razu jest praktycznie ZIŁ załadowany. Ile to będzie ton? 5 ton. I będziemy wracać. No dobra, możemy chyba jechać. No, wracamy. Mamy pełne. No to jedziemy. No to.